Pani rzecznik, ferie tuż, tuż. Na co powinniśmy zwracać większą uwagę, żeby nasze dzieci były bezpieczne? Przede wszystkim mieć kontrolę nad tym, co te nasze dzieci w czasie wolnym robią. No i uprzedzać o pewnych konsekwencjach negatywnych zachowań przede wszystkim. I policjanci już docierają do szkół placówek oświatowych, żeby przestrzegać przed tymi negatywnymi zachowaniami i uczą dzieci bezpiecznych zachowań podczas spędzania czasu w ferie, zarówno w domu, jak i podczas wypoczynku zimowego. W tym roku, tak jak pani powiedziała, już powoli te spotkania związane z poprawą bezpieczeństwa dzieci zaczynają się odbywać. Proszę mi powiedzieć, co w czasie ferii zamierzacie państwo w tym zakresie robić? Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w ogóle odpoczywającej młodzieży podczas ferii, to działamy w trzech obszarach. W zakresie bezpieczeństwa na drogach, w zakresie bezpieczeństwa podczas wypoczynku w miejscu zamieszkania i podczas bezpieczeństwa podczas wypoczynku zimowego na koloniach, obozowiskach zimowych. I tutaj policjanci będą działać, zarówno policjanci ruchu drogowego, jak i prewencji. Będą sprawdzać stan techniczny autokarów, które dowożą dzieci na kolonie. Każdy z rodziców, jeżeli ma jakąś obawę, ewentualnie chce się upewnić, czy ten autokar jest w odpowiednim stanie technicznym, żeby dowiózł bezpiecznie dzieci na miejsce wypoczynku, może zadzwonić na komendę, wcześniej się umówić na kontrolę takiego autokaru. Po prostu trzeba zadzwonić do nas, do łaskiej komendy, zgłosić takie zapotrzebowanie, jak najbardziej policjanci ruchu drogowego skontrolują zarówno stan techniczny takiego pojazdu, jak i oczywiście trzeźwość kierującego. O czym my jako rodzice nie powinniśmy zapominać i w co powinny być wyposażone dzieci? Bardzo się cieszę, że pan poruszył ten temat, bo tutaj kwestia naszej widoczności na drodze jest priorytetowa i cały czas to podkreślamy. Nieważne tak naprawdę, czy jesteśmy poza terenem zabudowanym, czy w terenie zabudowanym, powinniśmy pamiętać o tym, żeby nasze dzieci miały elementy odblaskowe, jakiekolwiek. Jeżeli to będzie nawet najmniejszy odblask, to ten odblask spowoduje, że będziemy widoczni na drodze. Tak samo w taką pogodę, jaką mamy dzisiaj. Jest pochmurno, jest ograniczona widoczność, zdarzają się opady śniegu i tutaj też ten mały odblask może uratować nam życie. Jeżeli chodzi o okres zimowy, to pojawiają się sytuacje na przykład związane z właśnie zamarzniętymi zbiornikami wodnymi i tam dochodzi do nieszczęśliwych wypadków. Dlatego podczas tych różnych spotkań apelujemy do dzieci, młodzieży, również do dorosłych, aby nie pozwalały dzieciom wchodzić na te zbiorniki wodne. To nie jest miejsce bezpieczne i tutaj trzeba wzmóc swoją uwagę.